Wielkopolskie popołudnie z Radiem Poznań. Gorący czas, proszę Państwa, w polityce. Dokąd zmierza Zjednoczona Prawica? Przed chwilą zakończyło się spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, kierownictwa tej partii. A przy naszym telefonie jest przewodniczący Wielkopolskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, Witold Czarnecki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Polityka polityką, panie pośle, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Jednak, jeśli pan pozwoli, zapytam najpierw o zdrowie. Jak się pan czuje? Bo wiem, że pan był po zarażeniu COVID, już pan jest po wszystkim, czy jeszcze w trakcie leczenia? Nie, już jestem, teraz mogę powiedzieć, że jestem na rekonwalescencji, niech za chwilę mi się kończy, czy wrócę w pełni zdrowia do pracy. Czyli w miarę wszystko wróciło do normy, rozumiem, tak? Odniosłem z wielką pomocą od się szpitala, w którym leżałem. Bardzo się cieszę i jest wdzięczność pani, wyraziłem już pani ordynator, bo naprawdę dużo jej zawdzięczam. Bardzo się cieszę, że się skutecznie leczenie zakończyło. Bardzo dziękuję za tą wiadomość. Bardzo się cieszę również, że możemy porozmawiać i wraca pan do obowiązku. No więc zacznijmy od Anity Czerwińskiej, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, która dosłownie przed chwilą podała taką oto informację. Zakończyła się narada kierownictwa PiS-u. Podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie. Czego pan przewodniczący się spodziewa? A może już wie coś więcej? A nie, niestety nie wiem, ale zdecydowane mogą być w dwie strony. Zdecydowanie, że koalicja istnieje i zdecydowanie, że nie istnieje. Także nie wiemy, w którą stronę rozstrzygnięcia zapadły. Natomiast myślę, że większość Polaków chciałaby bardzo, żeby jednak ta koalicja trwała, bo ta koalicja ma się czym pochwalić. Ale z kolei z drugiej strony naruszeni doświadczeniem jesteśmy, że koalicja albo łódź, która spłynie z uszkodzonymi sterami daleko nie dopłynie. No mamy, wszyscy doskonale pamiętamy, co się stało, historia AWS-u. Może nie wszyscy, bo młodsze pokolenie może nie, ale pamiętamy coś, na AWS został rozbił się dlatego, że było zabrakło silnego przywódcy. Marian Kaczyński z tym nie radził, dopuścił do tego, że wszyscy szarpali sukno w swoją stronę, darli i w efekcie doszło do unicestwienia AWS-u. No my tego nie chcielibyśmy przeżywać. Mamy rzeczywiście wyjątkową dobrą jakby polityczne otoczenie, bo mamy prezydenta, który dzisiaj ma 5-letnią kadencję, mamy 3 lata spokoju i wydawałoby się, że w tej sytuacji liderzy prawicy, myślę o naszych koalicjantach, powinni dojść do porozumienia, bo to z pożytkiem dla coś, ale z kolei nie można by się zgodzić na to, że będziemy przez te 3 lata rozbijani. No. Jak to niektórzy... Łódź bez sternika to żadna łódź, tak, nikt nie dopłynie. Można to odnieść do łodzi, ale można odnieść do psa, o którym też wspominali, że nie może ogon merdać psem. Tak, nie można. No każdy powinien, zwłaszcza ostatnie wyniki badań, pokazały jednak, gdzie leży siła. No dobrze, a ja pan jakiego się rozwiązania spodziewa? Że jednak nowy rząd w innej konstelacji, bez Zbigniewa Ziobry, no to jest trudno wyobrazić sobie, chyba że mniejszościowy, tak? Nie wierzę, rząd mniejszościowy, bo rząd mniejszościowy to jest upadek. To jest niemożliwe, żeby był rząd mniejszościowy. Natomiast myślę, że w sytuacji naprawdę krytycznej, myślę, której nie unikniemy, to w grę wejdzie pan prezydent Andrzej Duda. Bo nie może się angażować wcześniej, bo to byłoby zupełnie bezsensowne. Na razie musimy się my dogadywać. Jeśli się nie dogadamy, wtedy wchodzi pan prezydent i wtedy są naprawdę już rozstrzygnięcia naprawdę ostateczne, że mogą być nowe wybory, czego bym bardzo nie chciał, ale może się tak zdarzyć. Ale prezydent Andrzej Duda powinien się angażować dopiero w ostatniej fazie rozmów, w ostatniej, kiedy się już nic nie uda, kiedy już będzie na takich pozycjach naszych koalicjantów twardych stanął, jakże będą nam dawali pstryka w nos, jak w tej chwili. Bo gdyby to był pstryczek przypadkowy, że na przykład tam 12 się wstrzymało, 15, ale to był jeden wielki blok, blok 20, blok 18, dwa bloki były przeciwko nam. Tam tylko było jedno wyłamanie, panie Emilewicz. A reszta głosowali blokiem. To nie są przypadkowe. U nas były głosowania przypadkowe. Tam było, zbuntowali się, ale to nie było nic przygotowanego. To było indywidualne niezgodzenie się na kształt ustawy. Pytanie panie przewodniczący, jakie są teraz wyjścia z sytuacji? No bo jeśli każdy poszedł w swoją stronę trochę, jak pan mówi, i jest nieporozumienie, głęboki kryzys. No jednak jest coś takiego jak upływ czasu, więc czas powoduje wszystko.
goi i leczy czas i tu też czas daje szansę na przemyślenie własnej, własnej postawy i przemyślenie, co dalej. Pani wicepremier Jadwiga Emilewicz już podobno jest wzywana na dywanik do pana Gowina za to, że właśnie zagłosowała niezgodnie z, czy nie wstrzymała się od głosu, tak jak jej koledzy partyjni. Ona była za naszymi ustawami. No właśnie, czy zostanie, czy pojawiają się pogłoski, spekulacje, że przejdzie do Prawa i Sprawiedliwości, to możliwe? No ale to byłoby źle, jeżeli by grał pan Jarosław Gowin. Tak, ja słyszałem wypowiedzi nie tak dawno w procesie pana Jarosława Gowina i byłem podbudowany jego otwartością na zawarcie porozumienia. Ale to, co nam przedstawia polityk w mediach, bardzo dobrze to przyjąłem. Razem z żoną oglądaliśmy telewizję Polsat, w Polsacie i tam pan Gowin wystąpił w programie, gdzie miał swobodę, dużą swobodę wypowiedzi, że się można było być potem podejrzewać, że światełko w tunelu jest. No ale z drugiej strony mamy Zbigniewa Ziobro, który dzisiaj robi organizował dzisiaj dwie konferencje prasowe. No i też mówi dużo ciepłych słów o Zjednoczonej Prawicy, ale jego los wcale chyba nie jest taki pewny. No nie jest pewny, oczywiście. Z tą pewnością, bo jeżeli chodzi o to, że teraz gdyby oni nie wiedzieli, co Jarosław Kaczyński mówił, to możemy sobie mówić, co chcemy, ale była zapowiedź, że jakie będą konsekwencje takiego niepoparcia projektów Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale większym problemem dla koalicji dzisiaj jest Zbigniew Ziobro, czy jednak porozumienie Jarosława Gowina? To nie, ja bym tego nie rozdzielał, kto jest większym problemem. Bo jednak, to inaczej zapytam, z kim łatwiej będzie jednak dojść do porozumienia? Czy z jednymi i z drugimi? No tak, wydawałoby się, że łatwiej do porozumienia się dojdzie z Jarosławem Gowinem, ale jednak w sytuacji już raz tak podbramkowej, w której byliśmy, jak chodziło o przeprowadzenie wyborów zgodnie z konstytucją, w terminie konstytucyjnym, to jednak ten pan Zbigniew Ziobro tutaj nie zawiódł, swoją grę rozgrywał pan premier Jarosław Gowin. Jednak myślę, że ten czas, który mamy, wszyscy mamy do dyspozycji, powoduje, że jednak jakieś rozwiązanie się znajdzie. To na koniec jeszcze jedno pytanie, panie przewodniczący. Jak pan sobie wyobraża przyszłość zawieszonych polityków samej Prawa i Sprawiedliwości? No bo tutaj też i Zbigniew dolata od nas i Bratomierz Wróblewski zostali zawieszeni w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, prawda? No na razie są zawieszeni, to czekamy na rozstrzygnięcie. Nie utracili członkostwa, tylko są zawieszeni. To czekamy na razie, bo to się sprawa się na tym nie zakończyła. Zawieszenie taką formą, która może trwać miesiącami. Aha, rozumiem. Czyli jeszcze mogą głosować z nami, tu, ale są zawieszeni ciągle, ale potem zobaczymy, jak się zachowują na przykład. Bardzo dziękuję. Mimo, że członkowie są zawieszeni. Bardzo dziękuję za ten gorący komentarz. Życzę dużo zdrowia i do usłyszenia. Dzięki, kłaniam się. Dziękuję serdecznie. Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości Witold Czarnecki był pierwszym gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.